Na program Dashbur zaprasza dystrybutor sprzętu dla myśliwych. Często pojawiacie się na strzelnicy w ciągu roku łowieckiego, generalnie w ciągu roku. Ja staram się pojawić tutaj przynajmniej kilka razy w miesiącu. Czy to dobrze? Czy to wystarczająco? Czy to tak powinno wszystko wyglądać? No myślę, że te kilka razy w miesiącu, jeżeli macie czas, żeby wyskoczyć i strzelić do jakiegoś celu, przystrzelać broń, postrzelać dorzutek, a może po prostu sprawdzić, czy wszystko działa z waszą optyką, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Zapraszam Was na kolejny odcinek programu łowieckiego Dashbur, w którym rozpoczniemy wszystko właśnie tutaj na strzelnicy. Dzisiaj zajmiemy się nową lunetą Steiner Ranger 6. Postaram się ją założyć, przystrzelać. No a później pewnie sprawdzimy ją gdzieś w polu. A tymczasem zabieram się za kręcenie tutaj różnymi przyrządami, zdjęcie mojej poprzedniej lunety, no i troszkę Wam poopowiadam różnych ciekawych historii. Na program zaprasza producent wędzarni elektrycznych, firma Fasanio. Na program zaprasza producent urządzeń termowizyjnych, firma InfiRay. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primus Hunting. Na program zaprasza Państwa dostawca oprogramowania dla kół łowieckich EPI24. Na program zaprasza Państwa kolba.pl, dystrybutor latarek marki Phoenix. Jak wiecie, używam lunety marki Steiner. Do tej pory używałem lunety Steiner 4. Mam ją zamontowaną na broni. Poczekajcie, jeszcze tutaj wezmę broń i pokażę Wam to wszystko. Widzicie, zamek jest cofnięty, magazynek pusty. Steiner 4. Na Steinerze 4 miałem zamontowany również nakładkę noktowizyjną, tą nową. NV007S. Cóż mogę powiedzieć? Ta luneta była naprawdę bardzo dobra. Jest bardzo dobra. To jest uniwersalna luneta. Taka, można powiedzieć, pierwszego wyboru, którą mogę śmiało polecić każdemu z Was. Bardzo łatwo do niej zamontować wszelkiego rodzaju rzeczy, jak na przykład nakładki tutaj te montowane na okularze, ale także te nakładki montowane na obiektywie, jeżeli ktoś korzysta z tego typu. Ta luneta posiada bardzo fajne podświetlenie, krzyż. Niestety nie miała pewnych rzeczy, na których mi zależało, a więc regulacji paralaksy, a więc tego, żeby mieć także większe powiększenie. Na szczęście Steiner niedawno wypuścił właśnie coś nowego, wypuścił taką lunetę. Nazywana się ją Ranger 6, bo parametry tamtej lunety to jest 3 do 18 razy 56, a więc również bardzo duże światło, również duża transmisja światła, bo aż na poziomie 92% i pozwala ta luneta polować właśnie o zmierzchu, a także w nocy przy księżycu bez żadnego problemu. No ale tam, w tej nowej lunecie, jak za chwileczkę zobaczycie, są właśnie różnego rodzaju te dodatki, które bardzo mnie interesowały i bardzo mnie cieszy, że tamta luneta trafia w moje ręce. A więc cóż, zaczynamy zabawę. Zdejmuję obecną lunetę Steinera. Zdejmę również montaż do nakładki noktowizyjnej i przepnę to sobie wszystko na moją nową lunetę Ranger 6. Zacznę od tego, że zdejmę sobie tutaj nakładkę, montaż do nakładki noktowizyjnej, po to, żeby
móc ją założyć sobie na tą nową lunetę. No i także co jeszcze trzeba zrobić? Trzeba zdemontować montaż. Montaż, którym się posługuje, to montaż firmy Łuszczek. I co fajne, nowa luneta ma tę samą średnicę tubusu, a więc to też jest 30. I dzięki temu będę mógł wykorzystać akurat ten montaż, a ta luneta powędruje sobie gdzieś tam do magazynu, czekając na jakiś swój lepszy czas. Dobra, czyli teraz wyciągamy tą nową lunetę i za chwileczkę zobaczycie, jak ona wygląda. Nówka sztuka, widać plomba, wszystko zapakowane idealnie, czekało na mnie. Jak czekało na mnie, no to trzeba rozpakować. Przycinamy plombę. I mamy. Co jest w takim opakowaniu lunety Ranger? No oczywiście są różnego rodzaju dokumenciki. Mamy tutaj informacje o tym, jak wygląda nam powiększenie, w jaki sposób możemy także określać wielkość różnych celów, które są, będą widoczne właśnie tutaj w naszej lunecie. I to bardzo cieszy. Cieszy też, że tutaj jest możliwość ustawienia paralaksy i tego wszystkiego, więc za chwileczkę już Wam to pokażę. Luneta wygląda bardzo zgrabnie. Oczywiście dostajemy ją z taką fajną tutaj, można powiedzieć, osłonami. Poprzednia luneta również je miała. Ja je zdejmę. I gdybyśmy mieli porównać te dwie lunety, no to wielkościowo niekoniecznie jakoś bardzo mocno się różnią. Natomiast jak widzicie, jest ta Ranger 6, jest troszeczkę bardziej smukła. Gdybyśmy jej tutaj przyłożyć, to tak naprawdę jest, no bo w ten sposób jest troszeczkę dłuższa, troszeczkę, niedużo, tak? Niedużo dłuższa, natomiast też ma troszkę inaczej tutaj wyprofilowany ten tubus. Na Rangerze 6 mamy oczywiście tutaj pokrętło związane z powiększeniem aż do 18. Tutaj ustawienie dioptrii, a więc to wszystko jest tak jak w standardowej lunecie. Co bardzo ważne i co bardzo ciekawe, lunety Steinera są wręcz dedykowane do tego, aby korzystać z różnego dodatkowego sprzętu, a więc właśnie z tych nakładek, a więc właśnie z różnego rodzaju rzeczy, które chcemy sobie założyć. Sam producent mówi, że jego luneta ma być bardzo uniwersalna, pozwalać myśliwemu polować i w dzień, ale wtedy, kiedy chce zapolować w nocy, dzięki prostocie budowy, która no tutaj nie ma żadnych dodatków, pozwala łatwo i w tani sposób zamontować dzięki standardowym montażom, no bo to jest standardowy montaż bez żadnych dodatków, nie jakiś wydziwiany, gdzie na przykład w momencie, kiedy miałem lunetę Swarovskiego, tutaj z tyłu był cały korpus zabudowany podświetlenia i jakichś innych jeszcze rzeczy, gdzie trzeba było specjalnego montażu, no oczywiście dedykowanego. No i producenci dodatkowego sprzętu no musieli go stworzyć. A tutaj, tu jest prosto. Tu jest prosto, po prostu mierzymy sobie średnicę, sprawdzamy, jak ona jest. Czy ona się różni w stosunku do tego, co tutaj było? Nie, to jest, można powiedzieć, to samo, tak? Czyli ta sama średnica, co w Steinerze czwórce, a więc będę mógł spokojnie założyć ten sam montaż do parta. Mamy tutaj regulację paralaksy w tym miejscu. Jest ona tutaj właśnie od 50 tak naprawdę do nieskończoności. Możemy ją sobie tutaj ustawiać i to już bardzo fajnie. No i tutaj mamy z kolei znowu możliwość podświetlania i też jest taka dzień-noc, a więc wielkość tej kropki, którą sobie tam będziemy wybierali do podświetlenia, możemy sobie również tutaj wszystko poustawiać. Jest to skok co jeden, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Dodatkowo tutaj na tej lunecie można też montować wieżyczki balistyczne i inne rzeczy, a więc to już jest naprawdę bardzo fajna luneta. No i te parametry, 3,18 razy 56,
przy polowaniu na rogacze, a już za chwileczkę ruja, już za chwileczkę będziemy szukać tych rogaczy właśnie gdzieś tam na koniec lipca, na początku sierpnia, w czasie rui będziemy wybierać jakiegoś rogacza, może dwa, może trzy, jakieś ciekawe, no bo jak do tej pory nie udało mi się spotkać żadnego myłkusa, a jak wiecie, to w tym okresie jeszcze przed rują, na wiosnę, to strzelam albo tylko właśnie myłkusy, albo staram się znaleźć jakiegoś szydlarza, który mógłby tutaj zagrażać bezpieczeństwu innym rogaczom i wtedy takiego wyeliminować. No ewentualnie jakiegoś ewidentnie słabego, chorego, który nie rokowałby w żaden sposób tego, że jego potomstwo mogłoby wzbogacić pulę genową. Dobrze, dość gadania o rogaczach, o tym wszystkim, bo na to przyjdzie pora. Sobie tak popatrzę, tak, krzyż czwóreczka, a więc taki sam jak w poprzednim Rangerze. Ten Ranger to chyba mnie prześladuje, wiecie. Samochód Ranger, luneta Ranger, ostatnio jeździłem Rangerem takim czterokołowcem z Polarisa. To coś, chyba coś w tym musi być. Ranger to naprawdę dobra rzecz. Dobra, nie gadamy. Zaraz ją zamontujemy, a jak zamontujemy, to spróbujemy kilka razy strzelić, zobaczymy, czy to łatwo, czy trudno będzie tak ustawić. Powiem Wam o kilku rzeczach, które ja robię, kiedy ustawiam sobie lunety, kiedy ją montuję, po to, żeby było łatwiej. Do tego kartonu i ona sobie pojedzie do domu, do wyczyszczenia. Natomiast teraz my tutaj oczyścimy sobie z jakiegoś piasku, brudu, taki, który mógłby gdzieś tutaj nam przeszkadzać. I teraz będziemy zakładali sobie lunetę właśnie naszego nowego Rangera. Żeby założyć tego nowego Rangera, to też musimy tak zrobić, że najpierw zamontujemy sobie montaż. I teraz będziemy patrzyli, jak kiedy będziemy mieli pełne światło, kiedy ja będę miał pełne światło. Spakujemy to, żeby nam nie przeszkadzało, i odsuniemy na bok. Tutaj są obejmy montażowe. I teraz ja sobie tutaj muszę popatrzeć, czy będzie mi na tyle wygodnie. Chodzi o to, że w momencie strzału nie chcę długo szukać światła, tylko żebym za każdym razem miał to światło od razu w broni zrobione. Dobra. Tak to ładnie wygląda. Teraz delikatnie złapiemy obejmami, a następnie zostanie jeszcze wypoziomowanie tej lunety, tak aby krzyż i wszystko było zgodne z tym, jak trzeba strzelać. Wypoziomowanie, zabezpieczenie przed tym, że broń jest przekoszona prawo, lewo, daje nam to, że wtedy te nasze strzały i wszystko na tarczy będzie układało się dużo lepiej. Kiedy staram się przystrzelać optykę i zakładam nową lunetę, to zawsze pierwsze strzały staram się oddać na 50 metrów, po to, aby kulę szybko znaleźć w tarczy. I wtedy robię taką rzecz, że odkręcam sobie bębny, ustawiam sobie na minimalnym powiększeniu tutaj lunetę, w tym przypadku na 3. I staram się też patrzeć przez przewód lufy, czy w przewodzie lufy widzę idealnie tarczę, do której będę strzelał.
na 50 metrów. I wtedy jak patrzę, że tarcza jest ustawiona tak, że ona, że kula powinna trafić w tą tarczę, mniej więcej w środek tej tarczy, więc jak na 50 już złapię w tarczy kulę, to wtedy te strzały na 100 dalej, po jakiejś wstępnej regulacji, będą dużo łatwiejsze. I tak też właśnie w tej chwili zrobiłem. I zaraz oddamy pierwszy strzał kontrolny, aby sprawdzić, czy w ogóle kula będzie w tarczy. Jeszcze jeden, żebyśmy mieli pewność, że kula jest tam, gdzie powinna. I zaraz będziemy kręcić pędami. Pędami kręcimy w ten sposób, że od punktu celowania, tam gdzie celowaliśmy, staramy się krzyż sprowadzić do miejsca, w którym kula uderzyła w tarczę. Ja mierzyłem w środek tarczy i teraz będę stawiał kulę właśnie, zjeżdżał krzyżem w dół. W pionie wszystko jakby tutaj się, znaczy inaczej w poziomie, a więc prawo, lewo jest mniej więcej dobrze, więc tutaj korekta tak naprawdę wymaga, nie wiem, może 1 cm, a tutaj mamy tak zrobione, że jeden klik to jest 1 cm na 100 metrów. Więc jeżeli zrobię jeden klik, a tutaj mieliśmy na 50 metrów, to będzie troszkę zbyt dużo, ale spróbuję ten jeden klik kliknąć. Tak samo muszę krzyż opuścić w dół, bo strzela broń bardziej w dół od punktu celowania i wtedy wszystko będzie działało. Czyli jak kręcimy, patrząc tutaj na lunecie, tu jest opisane up, jeżeli kręcimy w prawo. Czyli tak naprawdę chodzi o to, że wtedy średni punkt trafienia podniesie nam się o tyle oczek, o tyle klików, ile tutaj zrobimy. Ja zrobiłem tych klików 11, bo tak mniej więcej wydaje mi się, że tam jest około 10-11 cm, natomiast to jest na 100 metrów, więc pewnie mogłem przesadzić, więc cofnę powiedzmy o ten jeden klik, więc czy tam dwa i zrobimy sobie to, że to będzie na 10 klików. I teraz na tarczy na 100 metrach dopiero będę właściwie korygował ustawienie do końca lunety. Czasami na lunecie oznaczenie up oznacza, że krzyż przesuwamy do góry. A tutaj w lunecie Rangera jest to takie oznaczenie, które mówi, że średni punkt trafienia. A więc krzyż idzie nam w dół i wtedy, kiedy będziemy strzelali, to ten średni punkt trafienia podniesie się do góry, a więc do miejsca, w którym celowaliśmy, tak? Czyli jeżeli ja celowałem w środek tarczy i ze środka tarczy zjechałem krzyżem na dół, to ten średni punkt trafienia, który jest tam ustawiony na dole, przeniesie się do góry, jeżeli będę znowu celował w sam środek tarczy. Tak to mniej więcej wygląda. Tłumacząc to na chłopski rozum. Dobra, teraz strzelimy sobie już na odległość 100 metrów. I ustawimy sobie broń na 100 metrów. Tutaj już dużo większe powiększenie, a więc będę strzelał z 18. Z powiększenia maksymalnego. Widzicie, jak kręcę sobie tutaj dioptrią, a zapomniałem, że przecież my tutaj mamy paralaksę. I teraz paralaksę ustawimy sobie na 100. I wtedy jest wszystko elegancko. Ustawimy sobie płytko tak, aby było powtarzalny strzał, żebyśmy mogli później łatwo to wszystko wyregulować. Tutaj dioptrię trzeba wyregulować tak, jak były. Odbezpieczamy i strzelamy sobie na 100 metrów. Natomiast, tak jak myślałem, musimy przesunąć ją w prawo o około 3 cm. I teraz znowu, pewnie jest ta sama zasada, że jeżeli będziemy kręcić w
prawo, to średni punkt trafienia będzie nam się przekręcał w prawo, a my musimy przesunąć ten średni punkt trafienia właśnie w lewo, tak? Czyli jakby krzyż musimy przesunąć w prawo po to, żeby średni punkt trafienia trafił nam w tą stronę. No więc musimy kręcić w przeciwną stronę. Cztery kliki i teraz kolejny strzał kontrolny, tak żeby zobaczyć, jak układa nam się ta kula, czy ona już będzie w centralnym położeniu, czy też nie. I dopiero później spróbujemy oddać trzy strzały, takie już bardzo kontrolne, aby zobaczyć, jak wygląda ten nasz średni punkt trafienia właśnie na tej odległości. Ja sobie tutaj jeszcze wszystko do siebie muszę dopasować. Tak, mamy idealnie. Paralaksa, dioptrię i oddajemy kolejny spokojny strzał. Sztuce Franchi jest wyposażony w gwint 14.1, a w związku z tym, że ja również w swoim terenie mam bardzo dużo odstrzału sanitarnego i bardzo dużo dzików strzelamy właśnie w procesie odstrzału sanitarnego, więc broń chcę mieć również przygotowaną i przystrzelaną z tłumikiem. I tutaj właśnie tłumik hashtag, więc za chwileczkę sprawdzimy, jak to wszystko tutaj współdziała. Zakręcę go sobie, ustawię wszystko dokładnie i będę gotowy do polowania. No właśnie. A więc teraz będzie ciutkę ciszej. Amunicja się skończyła, ale z tej samej partii kolejna paczka, więc możemy być spokojni. Trochę w górę. Ale strzelimy jeszcze raz, żeby mieć pewność. No. I tym sposobem broń jest przygotowana, przystrzelana i będziemy mogli wylądować w łowisku. Cóż mogę wam powiedzieć? Zaglądajcie jak najczęściej na strzelnicę po to, aby sprawdzać, ustawiać swoją broń. Bo w różnych przypadkach, w czasie różnej pogody ta broń może różnie funkcjonować i optyka i wszystko może inaczej współgrać. Taką, można powiedzieć, żelazną zasadą powinno być to, że zmieniamy albo przystrzeliwujemy sobie optykę na nowo na wiosnę, jesienią, a także przy dużych mrozach albo przy bardzo wysokich temperaturach. To jest metal, pamiętajcie, metal na metal założony zawsze troszeczkę może inaczej pracować. To wszystko gdzieś tam nam się zawsze troszkę porusza, dojdzie jakiś brud, jakieś inne rzeczy. Warto to co jakiś czas kontrolować. W końcu polujemy i chcemy, aby zwierzyna, do której strzelamy, zginęła od razu. Nie chcemy szukać postrzałków, nie lubimy tego, a czym lepiej mamy przystrzelaną broń, czym częściej strzelamy, czym częściej przyzwyczajamy się do tego huku, wystrzału, odrzutu tego wszystkiego, lepiej panujemy nad naszą bronią, lepiej jesteśmy w stanie wykonać naszą robotę. Na strzelnicy to tyle. Widzimy się w łowisku. Nie jest źle. Poniżej jednego moła. Najpierw było tutaj, a później ustawiłem sobie ten średni punkt trafienia, troszeczkę jest wyżej. Więc jest dobrze. A więc tak jak widzieliście, broń przystrzelana, no i teraz jesteśmy w lesie. Bardzo ciepła noc,
ponad 20 stopni, no ale postanowiliśmy podejść przez las, kawałek nad torami, aby sprawdzić, czy gdzieś tam są dziki. Niestety tak nam wiatr pasuje, że musimy troszeczkę nadłożyć drogi, bo inaczej gdybyśmy poszli prosto nad polami, od razu byśmy wylądowali, jak to się mówi, z wiatrem i cała zwierzyna, która gdzieś tam jest, od razu by nas wyczuła. Polujemy blisko miejscowości, mamy też odstrzał sanitarny i odstrzał redukcyjny, a więc jak widzicie, tłumik jest na mojej broni. Broń jest ustawiona, dodatkowo nakładka NV007S, znowu z tą długością fali niewidoczną dla dzikiej zwierzyny. Dzięki nowej lunecie, którą mam właśnie dzisiaj ze sobą, spróbujemy ponagrywać też troszkę na większą odległość, chociaż przy tej nakładce to i tak to będzie do około 100-120 metrów i zobaczymy, jak to teraz przy większym powiększeniu będzie, kiedy będę mógł sobie jeszcze wszystko regulować paralaksą. Idziemy powoli nad torami, więc musimy być ostrożni. Jest to granica naszego obwodu. Z zatorów bardzo często przychodzi zwierzyna sobie na nasze pola, pola naszych rolników, którzy mają pola właśnie na naszym terenie, sobie pojeść, a później wraca do sąsiadów. My płacimy szkody, a oni cieszą się ze zwierzyny, więc staramy się tutaj bardzo intensywnie na tym styku polować, po to, aby ta zwierzyna, no jak już do nas przejdzie, to niech zostanie. Dobra. To idziemy.
strony też widzę dwa takiej średniej wielkości dziki. Całe towarzystwo jest od nas jakieś 400 metrów. Robi się powoli brzask, no i zastanawiam się, co zrobić. Niestety, jeżeli zejdziemy z nasypu kolejowego i pójdziemy przez łąkę, no to po drodze mamy dwie sarny, które sobie leżą, odpoczywają i zapewne jak tylko dostaną od nas wiatru, to narobią sporo rabanu, a dziki sobie uciekną. Więc zastanawiamy się, co zrobić, jak podejść, żeby te dziki dokładnie ogarnąć, zobaczyć, no i wybrać, czy któryś nadaje się do odstrzału. No oczywiście oprócz tej lochy. Dziki nam zwiały, poszły gdzieś tutaj na las, już robi się coraz jaśniej. Niestety tam, gdzie staliśmy przy tym owsie, to ciężko było dojrzeć, co to za dziki. Na końcu, kiedy już wyszły jakby z tego zboża i stały przy takiej miedzy, przy takim rowie z drzewami, widziałem trzy większe sztuki, a później cały peleton takich maluchów, który ciągnął za ostatnią ważką. Więc wydaje mi się, że tam była przynajmniej jedna, a może dwie lożki, a może było to po prostu całe przedszkole. A więc były tam trzy lochy. Ciężko to wszystko określić, choć wydawało mi się, że jeden dzik był bardzo duży, a pozostałe dwa były mniejsze, więc
Ciężko. No, idziemy sobie przez te trawy, robi się brzask. Przejdziemy przez las, idziemy do samochodu. No i chyba na dzisiaj zakończymy to polowanie, bo te dziki poszły sobie właśnie na lasa przez taką wysoką trawę, jak szliśmy. To nie mieliśmy szans dobrze ich dojrzeć, ani dogonić. Las tuż za nami, a dziki gdzieś tam. No i dogoniliśmy te nasze dziki, które widzieliśmy tam wcześniej na owsie. Tak myślałem, że gdzieś tu w tą stronę mogą pójść. No i poszły w tą stronę. Ewidentnie tam była przynajmniej jedna albo dwie lochy. Jedna z tych sztuk, z trzech dużych. Wydaje mi się, że to był samiec, ale on odszedł tam sobie dalej pojedynczo. I dopiero później dołączył do watahy. Ale cóż, zdjąłem nawet nakładkę, żeby lepiej ocenić, żeby lepiej zobaczyć, co to jest, bo już jak robi się brzask, robi się jasno, no to lepiej można wszystko ocenić w lunecie i tak właśnie zrobiłem. Niestety tam na brzegu lasu mgiełka i to wszystko i nie podjąłem decyzji o tym, żeby pociągnąć za spust, chociaż mogłem. Więc nie chciałem podejmować ryzyka. Oczywiście jedna z tych sztuk wydawała mi się trochę słabsza. Wydawało mi się też, że jedna z tych sztuk to jest samiec i mogłem podjąć decyzję o tym strzale. Przechodziły sobie tutaj blisko, w miarę blisko. Pewnie jeszcze tu spotkamy. Idziemy za dzikami. Na drodze widać ślady mordowania. Watahy powolutku przesuwa się w tamtą stronę. Mamy dobry wiatr, ale niestety wszystko chrzęści.
i cóż, lożka wyszła tutaj do nas, była bardzo blisko, ale niestety skończyło się tak, że poszła sobie, nie wyprowadziła nam całej batalii, bo zrobiliśmy o dwa kroki za daleko, właściwie to ja zrobiłem o dwa kroki za daleko i ta lożka odskoczyła sobie tam, a cała fataha w tamtą stronę, później zrobiła koło. Poszły sobie nasze dziki. Na pewno już teraz wiem, że ta jedna większa lożka, ona nie jest bardzo duża. 45 kilo może, a pozostałe dwie sztuki to raczej są jakieś przelatki, takie około 30 paru kilo. No i jest 8 albo 9 warchołów, takich warchlaków. A więc te pozostałe dwa dziki większe nadają się do odstrzału. No ale cóż, na razie są sprytniejsze. Nasze dziki uciekają gdzieś w tą stronę. Albo przeszły przez tory do sąsiadów. Zaszyły się gdzieś w tym terenie. Robi się już naprawdę bardzo jasno. Mamy godzinę, no, w pół do piątej. Idziemy w stronę samochodu. Jeśli uda się je spotkać, to będzie sukces. Jeśli nie, to i tak będzie sukces, bo widzieliśmy dziki, bo byliśmy bardzo blisko. I jak do tej pory nie podjąłem żadnej złej decyzji. O tym mamy odstrzelić niewłaściwą sztukę. No i koniec dzisiejszego polowania. Zrobiliśmy naprawdę ładnych parę kilometrów na pieszo. Ruszyliśmy kawał terenu. Dogoniliśmy dziki, chociaż nie było skutecznego strzału, w ogóle nie było strzału. Chyba w tym wszystkim właśnie o to chodzi. Aby w tym okresie potrafić wybrać. Dzisiaj wybrałem. Nie było jakiegoś super mocnego nacisku na to, żeby mocno, szybko strzelić. Dziki udało się, można powiedzieć, zgonić z owsa, który tam już mocno jest przez nie zjedzony i zgłoszona duża szkoda. Wiedziałem mniej więcej, w którą stronę te dziki mogą uciekać. Poszły wielkim kołem. No i były tam, gdzie ich się spodziewałem. Sprzęt sprawdził się znakomicie. Nowa luneta Ranger 6. Powiem tak, o tym brzasku. Widziałem w niej naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No i szybciutko zdjąłem nakładkę po to, żeby móc lepiej widzieć właśnie i lepiej sobie popatrzeć, przyjrzeć się dokładniej na takim dużym powiększeniu tym dzikom, które wyszły mi gdzieś tam na łąkę. No a że później pod drzewami ta lożka troszkę nas zaskoczyła. Ja trochę niezbyt